Pani marszałek, Wysoka Izbo, no jest tu trochę kabaretu w tym wszystkim, ale ja powiem, dlaczego składam wniosek o odrzucenie tych wypocin w pierwszym czytaniu, ponieważ ten projekt jest tak obywatelski, jak obywatelska jest Platforma. To jest po prostu dowód. Tak, a jaki jest dowód? No całkiem polityczny projekt, no bo wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej go prezentuje, więc to jest po prostu wasz opozycyjny projekt i dlatego nie zamierzamy go popierać. To jest projekt opozycyjny, polityczny, populistyczny i propagandowy, więc tej propagandy nie będziemy rozpatrywać i kierować do komisji, bo szkoda na to czasu. A pytanie do pana wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. 8 lat rządziliście. Tusk obiecywał, że zlikwiduje abonament. Dlaczego żeście tego nie zrobili? A teraz przychodzicie z tym ponownie. To jest oczywiście pytanie retoryczne. Ja nie oczekuję kłamstw, odpowiedzi od pana. To jest po prostu... Dziękuję. Bo nie ma na to odpowiedzi. Dziękuję bardzo. A pani musi obrażać, pani poseł. Naprawdę musi pani obrażać.